Jolanta Pawlak, witam w programie Ekonomia Raport, w którym dziś porozmawiamy o systemie kaucyjnym, czyli takim, który gdy wejdzie w życie, być może uderzy konsumenta po kieszeni, ale gdy konsument zwróci do sklepu butelkę czy puszkę, za którą musiał uiścić kaucję, to sklep tę kaucję mu zwróci. System kaucyjny z powodzeniem działa już na Zachodzie. W Polsce ma zacząć działać za 1,5 roku. Czy tak się stanie, tego jeszcze do końca nie wiadomo. Wiadomo, że celem jest m.in. ochrona środowiska, ale o tych aspektach gospodarczych systemu kaucyjnego także dziś będziemy rozmawiać. Proszę zobaczyć, co przygotowaliśmy. Kaucja za butelkę już za 1,5 roku nie będzie obciążeniem, a korzyścią dla konsumenta, przekonują ekonomiści. System kaucyjny przewidziany w rządowym projekcie ma być w pełni bezparagonowy. Doktor Agnieszka Sznyk, prezeska zarządu Innowo, Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju. Dobry wieczór, pani doktor. Dobry wieczór. Pan Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich. Dobry wieczór. I w połączeniu skype'owym witam pana Piotra Wołejko, eksperta do spraw społeczno-gospodarczych Federacji Przedsiębiorców Polskich. Dobry wieczór. Serdecznie. Jak rozumiem, szanowni państwo, system kaucyjny to jest system, który nakłada kaucję na m.in. butelki plastikowe, ale to, co zawiera projekt ustawy, czy to tylko butelki plastikowe, czy też puszki, czy też szklane butelki, o tym zaraz sobie powiemy, ale jest to system, który nakłada kaucję, którą potem sklep klientowi zwraca. Kaucja została zapłacona przez klienta, konsumenta, który kupił napój w butelce plastikowej, w puszce, tudzież w innym opakowaniu. I po co ta kaucja, pani doktor? No myślę, że przede wszystkim z dwóch powodów. Pierwszy powód to taki ideologiczny, po to, żebyśmy zaczęli w końcu dbać o środowisko naturalne i po to, żebyśmy w sposób zrównoważony zaczęli wykorzystywać zasoby. Jeśli chodzi o plastik, no to on stał się w tej chwili ogromnym problemem, dlatego że bardzo dużo mamy plastiku jednorazowego. Nie wiem, czy państwo macie świadomość, że od 2050 roku właściwie już 75% tego całego plastiku wyprodukowanego jest odpadem. Jedynie 25% nadal funkcjonuje, tak, w przestrzeni. Stało się to ogromnym problemem. Mamy bardzo dużo tego plastiku w morzach, w oceanach, mikroplastiki, które mają konkretny wpływ na nasze zdrowie. Dlatego też bardzo ważne jest wprowadzenie takiego systemu, który pomógłby ten problem rozwiązać. Druga kwestia to prawo, ponieważ na poziomie Komisji Europejskiej w 2019 roku został uchwalony właśnie pakiet odpadowy, który obliguje kraje członkowskie do tego, żeby po pierwsze zwiększyły odzysk opakowań, butelek między innymi, a także zwiększyły poziom recyklatu w opakowaniach. Tego recyklatu zaczyna brakować, skąd go brać. Dlatego też musimy zacząć w bardzo skuteczny sposób odzyskiwać te substancje. Czyli taki towar, czy potrzebny do producentom. W skrócie, tak. Panie Łukaszu, to jaki potencjał w systemie kaucyjnym widzi ekonomista? Czy system kaucyjny jest takim narzędziem właśnie ekonomicznym do tego, żeby rozsądnie gospodarować tymi zasobami, którymi dysponujemy? Czyli zamiast produkować więcej nowego produktu, nowego plastiku, właśnie żeby wykorzystywać surowce wtórne do tego, aby lepiej gospodarować tymi materiałami, którymi dysponujemy. I tutaj potrzebny jest bodziec ekonomiczny w postaci właśnie opłaty kaucyjnej, żeby traktować tą pustą butelkę, tą pustą puszkę po napoju jako konkretny zasób, a nie tylko jako odpad, który jest bezużyteczny, który wyrzucamy gdziekolwiek, nie przejmując się tym, gdzie on trafia. I to jest przede wszystkim najistotniejszy wymiar ekonomiczny takiej kaucji. I trzeba pamiętać o tym, że ta kaucja nie stanowi obciążenia tak naprawdę dla konsumenta, ponieważ w sytuacji, kiedy on już skonsumuje ten napój, no to wówczas ten cykl jest bardzo krótki, tak? To nie musi czekać kilku miesięcy, tylko dosłownie parę dni na to, aby odzyskać te środki, które są zamrożone, jego środki finansowe, w postaci tej opłaty kaucyjnej, którą
no właśnie, poniósł w momencie zakupu konkretnego towaru. No tak, ale konsumenci powiedzą, no ale to paragon, ja muszę go mieć, nie mieć, przechowywać, pamiętać, wiedzieć gdzie, w którym nie, sklepie. Nie, tutaj nie mówimy w zasadzie o paragonach. Tutaj liczy się przede wszystkim to, żeby mieć to opakowanie, mieć tą butelkę plastikową pustą, tak, czy puszkę i zwrócić się w tym punkcie, który takie produkty, takie odpady przyjmuje, przy czym tutaj w przypadku wdrożenia polskiego systemu kaucyjnego ta sieć byłaby bardzo szeroka, więc nie musiałby wkładać dużego wysiłku klient w to, żeby szukać konkretnego punktu. Większość czy duża część sklepów tak naprawdę takie opakowanie by przyjmowała. W niektórych krajach, przede wszystkim Stanach Zjednoczonych, właśnie w system kaucyjny wdrożono w mało efektywny sposób, przez to, że były takie centralne punkty zbiórki, które nie były powiązane z sklepami. Model europejski, który chcemy wdrożyć w Polsce, opiera się właśnie o przyjmowanie takich pustych właśnie butelek czy puszek w sklepach, co jest wygodne dla konsumenta, ponieważ przy okazji kolejnych zakupów może zwrócić właśnie te opakowania i otrzyma z powrotem wszystko, całą tą kaucję, którą wpłacił przy zakupie konkretnego towaru i produktu. I to jest efektywny ekonomicznie model do tego, aby właśnie osiągnąć wysoki wskaźnik odzyskiwania tych właśnie opakowań i możliwość ponownego wykorzystania ich również w produkcji nowych towarów. Ja może jeszcze dodam, że w kilkunastu krajach Europy przecież działa ten system, gdzie odzysk jest około 90% opakowań, a w wielu krajach działa to na zasadzie kodu kreskowego. Te opakowania są zunifikowane i po prostu odpowiednie maszyny czy urządzenia, które, no, do których wrzucamy te opakowania, właśnie odczytują z kodu kreskowego, jakby, czy dane opakowanie, dany producent jakby jest uczestnikiem właśnie systemu kaucyjnego. Do tego, jak w świecie ten system kaucyjny funkcjonuje, to jeszcze za chwilę wrócimy. Chcę dopytać pana Piotra. Panie Piotrze, mamy projekt ustawy, ja rozumiem, że to jest rządowy projekt ustawy o systemie kaucyjnym. Czy udało się osiągnąć w tym projekcie taki kompromis pomiędzy tymi, których system kaucyjny obejmie, handlowcami, tymi, którzy będą musieli przez jakiś chociaż czas magazynować, przechowywać te opakowania? Jakie obiekty, jakie podmioty wejdą do systemu kaucyjnego? Tak, dziękuję bardzo za to pytanie, tylko pozwoli pani redaktor dosłownie jedno zdanie dotyczące paragonu, który się tutaj pojawił. Otóż przewidywany w ustawie, w projekcie rządowym system kaucyjny jest w pełni bezparagonowy, także nie musimy się obawiać o to. Czyli mamy jasność w temacie. Tak jest, mamy jasność co do tego, nie potrzebujemy paragonu. Jeżeli mamy butelkę po napoju czy puszkę, możemy ją spokojnie przynieść do punktu handlowego, który uczestniczy w systemie kaucyjnym i możemy go oddać. Nikt nie będzie nas pytał o źródło tego zakupu. Wracając do pytania, projekt jest efektem kilkunastu miesięcy prac, które były prowadzone przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Bardzo szerokie grono interesariuszy brało udział w przygotowaniu tego projektu i można określić go mianem kompromisowego. Jest to projekt, który zakłada właśnie, że będą trzy frakcje zbierane w ramach systemu kaucyjnego, czyli są to butelki szklane do 1,5 litra, są to opakowania z tworzyw sztucznych, powszechnie zwane plastikiem, do 3 litrów oraz puszka metalowa do 1 litra. I w systemie kaucyjnym obowiązkowy będzie udział placówek handlowych, które oferują, mają w swojej ofercie produkty takie właśnie jak napoje z tych tworzyw, z tych frakcji o powierzchni minimum 200 metrów kwadratowych, przy czym te placówki, które mają powierzchnię handlową poniżej 200 metrów kwadratowych, mogą uczestniczyć w systemie, natomiast nie muszą. I jaka to jest, panie Piotrze, skala, przepraszam, że wejdę tutaj w słowo panu, 2000 sklepów mamy w Polsce, czy to są dobre wiarygodne informacje i jaka skala z tego miałaby uczestniczyć w tym systemie kaucyjnym? To znaczy, chodzi o punkty handlowe, które mają powierzchnię przekraczającą 200 metrów kwadratowych. To takie placówki będą zobowiązane do uczestnictwa w systemie kaucyjnym, w obowiązkowej zbiórce tych opakowań. Natomiast te, które są poniżej 200 metrów kwadratowych, będą miały dobrowolny udział. Oczywiście
zdecydowana większość placówek handlowych w naszym kraju to są te placówki mniejsze, tak, które mają właśnie 200, czasem nawet mniej niż 100 metrów kwadratowych. Ale tutaj jest istotny mechanizm zachęty takich placówek, które są mniejsze i nie muszą uczestniczyć w tym systemie, ale żeby uczestniczyły, trzeba powiedzieć o bardzo istotnej rzeczy. Otóż doświadczenia funkcjonowania systemów kaucyjnych w innych krajach pokazują, że klienci, konsumenci chętniej robią zakupy w tych placówkach, które oferują możliwość właśnie oddania. To jest nawet 400 tysięcy złotych średnio na taką placówkę handlową. Także to jest jeden istotny element, który zachęca do uczestnictwa w systemie placówki handlowe. A drugi to oczywiście opłata za uczestnictwo w systemie, ponieważ to z perspektywy sklepu generuje koszty, które są kompensowane oczywiście. Co więcej, zazwyczaj ta kompensacja jest troszkę wyższa niż koszt tego udziału, czyli sklepy, te placówki handlowe mogą liczyć a na wzrost obrotów, a b na to, że w ramach opłat, które będą przekazywane każdego roku za uczestnictwo w systemie, otrzymają jeszcze stosowną kompensację i to będzie dla nich korzyść numer dwa. Także my jako federacja od samego początku zachęcaliśmy, żeby jak najwięcej placówek włączyło się do tego systemu kaucyjnego, aby zapewnić jego powszechność i jak największą efektywność, no bo głównym celem jest właśnie osiągnięcie wysokich poziomów zbiórki tych surowców, z których są wyprodukowane opakowania. To jest cel środowiskowy, ale także cel biznesowy, o którym już wspomniała pani Agnieszka. Kto będzie zbierał potem te wszystkie opakowania? Czy to będzie taki jakiś jeden podmiot centralny, czy może kilka? Czy może będzie to więcej podmiotów, które będą brały w tym udział? Już szybko odpowiadam. System kaucyjny będzie tworzony przez wprowadzających produkty w opakowaniach. Oni z kolei, żeby to mogło efektywnie funkcjonować, będą reprezentowani przez tak zwane podmioty reprezentujące. I te podmioty reprezentujące będą operatorami systemu kaucyjnego, przy czym ustawodawca, czy tutaj w tym przypadku Ministerstwo Klimatu i Środowiska, nie przesądza, czy to ma być jeden operator, czy wielu operatorów. Tutaj pozostawiona jest ta decyzja rynkowi, czyli przedsiębiorcom. To oni zdecydują, ilu będzie takich operatorów, ile będzie takich systemów kaucyjnych. Natomiast co ważne, niezależnie od tego, kto będzie operatorem systemu w konkretnym sklepie, który uczestniczy w systemie kaucyjnym, to wysokość kaucji w każdym z tych systemów, w każdym punkcie handlowym będzie dokładnie taka sama. No właśnie, wysokość kaucji, o to chciałam pana Łukasza może zapytać, no bo to jest pytanie kluczowe, ile będzie ta kaucja wynosić? Tak, to jest bardzo ważna kwestia, ponieważ ta wysokość kaucji powinna być na tyle duża, żeby stanowić faktyczną zachętę do tego, żeby te opakowania oddawać, tak? Żeby konsument po prostu nie potraktował tego, że ta kaucja jest tak niska, że w sumie nie zależy mu na tym, żeby tych opakowań zwrócić, nie zależy mu na odzyskaniu tych pieniędzy. Z drugiej strony zbyt wysoka kaucja powoduje inny efekt, a więc zjawisko różnego rodzaju oszustw, czyli po prostu na przykład takiego manipulowania przy urządzeniach do zwrotu, żeby te opłaty się naliczały wielokrotnie. Takie przypadki zdarzały się na przykład w Niemczech, gdzie ta kaucja faktycznie na stosunkowo wysokim poziomie została określona. Jaka to jest wysokość? Takim w naszej ocenie takim rozsądnym kompromisem byłaby kaucja na poziomie mniej więcej 70-80 groszy. To byłby taki poziom, który gwarantowałby właśnie równowagę pomiędzy tymi czynnikami. Czyli to byłby na tyle wysoka kwota, że faktycznie my jako konsumenci nie zignorowalibyśmy tego, że oddając taką jedną butelkę otrzymał 8 groszy, a 10 butelek to już będzie właśnie kwota 8 zł. Natomiast z drugiej strony nie będzie ona na tyle duża na tle takiego poziomu kaucji, jakiej funkcjonuje w innych krajach, żeby różnego rodzaju negatywne zjawiska, które obniżają efektywność funkcjonowania systemu kaucyjnego, zaistniały.
No i właśnie też odnosząc się do tego, co powiedział Piotr Wojko, też sklepy mogą liczyć na to, że otrzymają również konkretną kompensację z tego tytułu, że włączyły się do systemu kaucyjnego i za każdą zrzuconą butelkę, opierając się o doświadczenia innych krajów, szacujemy, że wartość tej opłaty, którą mogą otrzymać sklepy z tytułu przyjętych opakowań, wynosi mniej więcej od 8 do 15 groszy za jedno opakowanie. Więc to jest faktycznie bardzo konkretna kwota, ponieważ w skali całego kraju to przekłada się na mniej więcej 1 mld zł rocznie, które mogą otrzymać sklepy z tytułu rekompensacji tych wszystkich kosztów, które ponoszą ze względu na to, że włączyły się do systemu kaucyjnego i no właśnie udostępniły swoją powierzchnię, na przykład związane z magazynowaniem tych opakowań, które zbierają i czekają na odbiór przez operatora systemu. Pani doktor, jakie poziomy na świecie osiągają te systemy kaucyjne? Mówiąc oczywiście w sensie zbiórki opakowań. To jest około 90% tak naprawdę odzysku. Zresztą no niedawno został na Słowacji wprowadzony system kaucyjny, który okazał się ogromnym sukcesem. To właśnie taki najświeższy, że tak powiem, przykład wdrożenia tego rozwiązania. No i zarówno ze strony konsumentów, którzy z dużą dozą akceptacji przyjęli to rozwiązanie, jak i właśnie po stronie producentów i tego poziomu odzysku powyżej 90%, gdzie odzyskuje się butelek. Także to jest, myślę, że dosyć stosunkowo nieskomplikowane narzędzie, które może w dużym stopniu pomóc w zarządzaniu problemem tych opakowań właśnie po napojach. Czyli ja rozumiem, że zamysłem ustawodawcy, może mnie Państwo poprawią, jest kto, bo kto poniesie koszty tego? Czy to są wyłącznie konsumenci i handlowcy? Czy to są może producenci? Jak to jest rozwiązane na świecie? Przede wszystkim producenci, ponieważ producenci są odpowiedzialni za jakby w ogóle stworzenie tego systemu. Zresztą jest, to jest jakby część większego prawa, tak zwanej rozszerzonej odpowiedzialności producenta, które nakłada Komisja Europejska właśnie na różnego rodzaju podmioty, żeby były odpowiedzialne za cały cykl życia tego produktu. Tak? I z tym wiąże się między innymi odzysk tych opakowań, tak? Że nie po prostu wprowadzam produkt, nie interesuje się, co się dalej dzieje z tym produktem, który wprowadziłem na rynek, tylko muszę wziąć odpowiedzialność za ten surowiec, za ten materiał do końca jego życia. Także nie wiem, Łukasz, czy jeszcze coś możesz uzupełnić? 2025 rok to jest ta data w czasie, kiedy powinniśmy implementować tą dyrektywę, tak, Komisji Europejskiej, unijną dyrektywę. Czy jest na to szansa? Panie Łukaszu, jak pan widzi szansę? No nie mamy tutaj przedstawiciela rządów, przeprocedować tę ustawę jeszcze w tej kadencji. Jeśli legislacja się nie opóźni, czyli nie będziemy mieli tej dyskontynuacji projektu rządowego z uwagi na zakończenie obecnej kadencji parlamentu, to jak najbardziej jest szansa, żeby wdrożyć ten system i należy go wdrożyć, ponieważ już do 2029 roku musimy osiągnąć ten wskaźnik 90% właśnie opakowań jednorazowego użytku, które są poddawane recyklingowi. W przeciwnym razie narzuca to nas poważne konsekwencje finansowe. Straty dla naszego państwa, dla przedsiębiorców, dla konsumentów szacowane są mniej więcej na 5 miliardów złotych, jeśli właśnie tego systemu nie wdrożymy, ponieważ będziemy mieli do czynienia z absurdalną sytuacją, kiedy to polscy producenci, polskie firmy będą musiały importować recyklat z zagranicy po to, aby mieć odpowiedni udział właśnie tych odpadów, które są wykorzystywane ponownie, ponieważ w Polsce nie zbieramy ich wystarczająco dużo, nie wspominając o tym, że Polska już obecnie płaci około 1 700 000 000 zł rocznie tak zwanego podatku od plastiku, który jest płacony na rzecz Unii Europejskiej z uwagi na to właśnie, że nie recyklujemy odpowiednio dużej wartości, dużej liczby właśnie tych odpadów. Gdybyśmy wprowadzili ten system kaucyjny, to zaoszczędzilibyśmy na tym podatku około 400 000 000 zł rocznie. Doktor Agnieszka Sznyk, prezeska zarządu Innowo, Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju. Pięknie dziękuję, dobranoc. Dziękuję bardzo. Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich. Również bardzo dziękuję i dobranoc. I także dobranoc mówię panu Piotrowi Wołejko, ekspertowi do spraw społeczno-gospodarczych, także Federacja Przedsiębiorców Polskich. Dobranoc, dziękuję. Dziękuję, dobranoc. I państwu również bardzo dziękuję, dobranoc, do zobaczenia.